Słuchaj, na początek spóźnione, ale najszczersze życzenia urodzinowe. Dziękuję. Pięknie jest chyba spędzić właśnie dzień urodzin, kiedy Twój film jest filmem otwarcia festiwalu w Gdyni i wiesz już też, że jest polskim kandydatem do Oscara. No, to był wyjątkowo przyjemny wieczór. Wczoraj też przyjechali z nami przyjaciele, więc tak, to było wspaniale tak świętować urodziny. No to teraz sobie pozwól, że opowiem Ci trochę o swoich uczuciach, które towarzyszyły mi oglądając Twój film, czyli Pod Wulkanem, ponieważ czułem podskórny, narastający dyskomfort, niepokój. Wirciłem się w fotelu w poczuciu wewnętrznej niewygody, ale domyślam się, że dokładnie jakby to chciałeś osiągnąć, żeby widz miał właśnie takie uczucia w sobie. A ja chciałem z kolei zapytać, jakie uczucia towarzyszyły tobie i twojej ekipie w trakcie pracy nad tym filmem? No wiesz, to była specyficzna praca, bo tam przy tym filmie pracowali ludzie, którzy są też Ukraińcami, więc oni robili dosyć osobisty dla siebie film. To też spowodowało, że oni byli bardzo zaangażowani w tą pracę tak naprawdę. Poza tym, co mogę powiedzieć, no, realizowanie filmu na Wyspach Kanaryjskich to jest dość przyjemna mimo wszystko rzecz, jeśli mam być zupełnie szczere. No, tam pogoda nam dopisywała, w Polsce było, było śnieg i minusowe temperatury, tam było świeciło słońce, um, a ja sam jak roślina, potrzebuję słońca do życia, więc jakby warunki atmosferyczne były sprzyjające i jakby takie też społeczne też były sprzyjające, bo z Hiszpanami się bardzo łatwo pracuje, łatwo się jest dogadać i łatwo się ich namawia do współpracy, e, nawet ich nie trzeba namawiać specjalnie, bo po prostu oni są bardzo otwarci. Więc e, tak, pod wieloma względami to było fajne doświadczenie. W wywiadzie dla Variety powiedziałeś, że w Chlebie i Soli oraz Pod Wulkanem jest sporo podobieństw, ale sposób opowiadania jest inny. Kamera jest mniej rygorystyczna, a sam film jest mniej formalny. Chciałem mhm. poprosić, byś rozwinął ten wątek i też chciałem podpytać o współpracę z operatorem, Mykytoł mhm. e, Kuzmenko, no, który ma na koncie współpracę z takimi artystami jak Harrym Stajsem, Duo Lipo, Benem Affleckiem czy Jennifer Lopez, bo myślę, że on był też ważną osobą w tworzeniu właśnie języka filmu. To znaczy, myśmy. Ja sobie bardzo. Znaczy, no, tak naprawdę od tego, jak pracuje kamera, odpowiedzialny jest reżyser, nie operator. Mm -hmm. Znaczy, ja jestem zdania, że. Czy ja jako reżyser podejmuję też decyzję o tym, jak opowiadam film kamerą, nie? I bo to jest jakby część języka filmowego. To jest główne narzędzie oprócz mikrofonu do tego, żeby tworzyć, stworzyć w ogóle film. Więc ja miałem do, dosyć precyzyjnie wymyślone to, jak ten film chciałbym opowiadać. I w pewnym momencie po prostu w rozmowie z Nikitą i czy tam w czasie dokumentacji doszliśmy do wniosku, że. Jest tyle takich scen, jakby potencjalnie dokumentalnych, chodzonych, yy, pasażowych, yy, że no kamera trzeba uwolnić. Że znaczy To nie może być taka kamera jak w chlebie i soli, nie? Bo jak się robi scenę na plaży, czy gdzieś tam właśnie w miejscu, gdzie tam skaczą do wody i tak dalej, to realizowanie tego w takich ogólnych planach jak w chlebie kompletnie by się nie sprawdziło. Więc uznałem, że I dlatego ten film jest mniej rygorystyczny formalnie. To też są jakieś. Mm, bardzo konkretne decyzje, że to scenę realizujemy z ręki, a to już na przykład na statywie. Uznaliśmy, że chcieliśmy, że ten film był po prostu, że tam, gdzie tego wymaga inscenizacja, no tam się dostosowujemy, w ten sposób się dostosowujemy z kamerą, z jej pracą, a nie odwrotnie. To znaczy, nie staramy się dopasować inscenizacji do, do pracy kamery. W twoich filmach mówi się, że są autent, autentyczne. Jak w ogóle zdefiniowałbyś autentyczność? Wiesz Ja teraz piszę doktorat w ogóle z realizmu w kinie, więc to jest jakby szeroki temat. Natomiast, co no, jest autentyczne, znaczy, wiesz, realizm w ogóle w kinie to jest też coś, co się bardzo przez przez, przez lata, bo zmienia się technologia, coś, co jeszcze 15 lat temu wydawało się realizmem, a teraz już nim nie jest, już jest jakąś konwencją. Ten temat jest w ogóle bardzo, jakby bardzo rozbudowany i trudny, zawiły. I, I tak naprawdę ciężko jest zdefiniować w ogóle tym, czym jest realizm, ale autentyzm, wiesz, no, autentyzm to jest dla mnie coś, co, co jest bardziej może o wiarygodności, jakby emocji, nie? czy tego, co widzimy. I jakby starałem się, starałem się, żeby te rzeczy, które tam ogląda widz, żeby miało takie poczucie, że jednak doświadcza jakby obecności z jakąś taką po prostu prawdziwą rodziną. Nie? Żeby reakcje dzieci, otoczenie to było coś, co rozpoznaje ze swojego życia, a nie, a nie coś z jakąś konwencją filmową. No właśnie, bo wspominasz o tym, że oczywiście na planie filmu macie scenariusz, ale też starasz się być bardzo czujny na to, co dzieje się mm. dookoła ciebie. Przychodzą ci do głowy jakieś takie momenty, kiedy rzeczywiście nagle wydarzenia dookoła, których się nie spodziewaliście, wpłynęły na, na rytm sceny i to, co w ogóle się w tej scenie działo? No to na pewno jest jedna, to jest jedna z ostatnich scen, z fajwerkami. To jest jakby jej przebieg był kompletnie nieprzewidywalny, znaczy nie, nie, nieprzewidziany przeze mnie tak naprawdę i ona na, okazała się na tyle mocna, że uznaliśmy, że z montażystą, że jakby zmieniamy, co końcówkę, czyli przepisujemy na montażu de facto jakby scenariusz. Yy, no były sceny, które też były efektem mojej obserwacji na planie, które były przygotowane, no, ale były po prostu yy, efektem tego, co działo się na planie, a nie efektem tego, co, co zostało zapisane wcześniej w tekście. Czyli rozmowa na przykład z córki z ojcem. Przepiękna scena. Ja ją bardzo lubię. Ona powstała też jakoś tak z jakiegoś takiego mojego poczucia, że ja tak naprawdę nic o tym człowieku nie wiem. W sensie, jakby jako, jako, jako namian, po prostu nie wiem nic o Romanie. Wiem, że jest aktorem, ale nawet nie wiem, jakiej muzyki lubi. I postanowiłem sobie dać tą szansę jego poznać, a to znaczy jego córce, nie? żeby zrobiłem z niej jakby taki, taki transmiter do tego, żeby, żeby do niego jakoś dotrzeć. No jest kilka takich scen, które już teraz nie pojadą dokładnie, ale, ale jest, jest, jest sporo takich miejsc, w których, których pozwalają sobie odejść od tekstu na rzecz po prostu tego, żeby złapać coś e, prawdziwego, niekoniecznie coś, co, co się sprawdzało tylko i wyłącznie na papierze. Przypominam się sytuacja z Quentinem Tarantino, który kiedy kręcił Django, po pojawiły się takie głosy, że z tego, że no, z białym reżyserem nie powinien kręcić filmu o niewolnictwie w Stanach Zjednoczonych. I ciekawi mnie, czy w tobie też być może kiełkowała jakaś obawa, że z tego, że jesteś polskim reżyserem, kręcisz film o wolnie w Ukrainie i o Ukraińcach. To jest, to jest dobre pytanie i jesteś pierwszą osobą, która mi zadała Wiem. to pytanie. A to jest, a to jest, a to jest te pytanie, które zadawałem sobie ja na początku tak naprawdę, nie? I... I Bardzo szybko się zorientowałem, że, że zupełnie bezpodstawnie mam takie obawy. Dlatego, że Ukraińcy, moi koledzy, koleżanki, Ukraińcy, reżyserzy, nie reżyserzy, tak naprawdę wyrażają wdzięczność za to, że my się interesujemy. Jakby o ile nie, nie jest to, jakby, nie jest to wykorzystywanie jakby traum tych ludzi, nie jest to opowiadanie o wojnie, których się, z którą się nie miało kontaktu, z którą się, się nie doświadczało, w sposób taki literalny, nie widziało się po prostu. Tego wszystkiego co działo się no, na froncie i, w ty, i się zniszczonych miast. To wydaje mi się, że, że opowiadanie o czymś, co jest jakby takim bardzo uniwersalnym doświadczeniem każdego z nas jest, jest je, jakby ma, no, mamy do tego prawo moralne do tego, żeby opowiadać bez, bez znaczenia, o jakim, w jakim języku, w jakim, o jakim narodzie, w jakiej sytuacji, byle tylko by nie epetować jakby taką pornografią. nie? I tutaj wydaje mi się, no, jak chciałem zrobić film o wojnie, ale nie pokazując tej wojny de facto, nie? czyli o czymś, co jest, też, co jest też moim doświadczeniem, po prostu jakby bycie w takiej bezpiecznej pozycji w zachodniej Europie, powiedzmy, z perspektywy Ukraińców, ale jednocześnie mając to poczucie no, jakiejś tam jakby bezsilności wobec tego, co tam się dzieje. No I to jest chyba jakaś emocja, która towarzyszy moim bohaterom. Pod wulkanem jest polskim kandydatem do Oscara. Jak wiadomo, że w tym wyścigu, w wyścigu o nominację do filmu międzynarodowego, oczywiście. Liczy się jakość filmu, ale liczy się też jego promocja. To żeby być jak najczęściej, jak najwięcej festiwalu zwiedzić i jakby zbudować świadomość tego filmu. Czy ty teraz też masz to w głowie, czy już raczej porzuciłeś jakby i stwierdziłeś moja robota zakończona i teraz mogę zająć się La Manche, bo wiem, że taki projekt tak. też już się to, dzieje. Znaczy ja jestem bardzo już w pracach do La Manche. Może nie zaawansowane są te prace, ale jakby bardzo poważnie traktuję ten film, bo to jest bardzo trudny film też. Jeśli chciałbym, żeby, żeby ten film zrobić w przyszłym roku, to no już teraz, już kilka miesięcy temu, tak naprawdę zacząłem pracę do tego filmu. Moja praca jako reżysera polega głównie na tym, żeby robić film i żeby zrobić go dobrze. Cała reszta zależy już od agentów sprzedaży, producentów, agencji PR-owych. Tak jest w przypadku Oscarów na pewno. To znaczy, wiem, że to są duże pieniądze, muszą być zainwestowane w dobre agencje PR-owe, które zrobią odpowiedni szum wokół filmu, żeby miał jakiekolwiek szanse na nominację. E... No będę robił to, co będę musiał, ale nie powiem, że to będę robił z dużą przyjemnością. Bo ja lubię robić filmy, ale niekoniecznie lubię to wszystko, co się wokół nich później dzieje. Dlatego tym bardziej doceniam, że teraz z nami rozmawiasz. A film pod wulkanem walczy o złote lwy na festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Bardzo dziękuję. Dziękuję.